Grażyna Augustik, znakomita wokalistka jazzowa po raz kolejny w Polsce, po raz kolejny w Słupsku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zawodowo, prywatnie? Zawodowo przede wszystkim, ale również prywatnie. Mhm. To jak długo tym razem pani przyjechała do Polski? Będę do 8 listopada, bo 6 listopada jest premiera nowej płyty i muszę być w tym czasie. Spotka się pani z przyjaciółmi, ale również z widzami, którzy, z publicznością, która również w Słupsku okupuje kasy Filharmonii, bo 24 października zaśpiewa pani po raz kolejny w rodzinnym mieście. Tak, bardzo się cieszę na to spotkanie. Rzadko gram Filharmonii. Często koncertuję w Rondzie. Zresztą bardzo lubię to miejsce. I to i z moimi amerykańskimi muzykami, więc tym bardziej się cieszę, bo nie często mogę ich tutaj zapraszać. Wiadomo, z różnych względów, głównie ekonomicznych. Mhm. Czy to, co usłyszymy 24, to będzie zapowiedź tej płyty, która ukaże się na początku listopada? Nie. To będzie zupełnie inny projekt. To jest płyta To The Light, która będzie dopiero w przyszłym roku. A ta, która będzie w listopadzie, to są piosenki polskie nagrane z triem Andrzeja Godzińskiego. Mhm. Piosenki lat 60. To porozmawiajmy o tym, co usłyszymy 24 października w sali Filharmonii. Usłyszymy rzeczy, które przygotowuję na płytę. To takie utwory bardzo osobiste. Utwory, które część z nich już grałam z zespołem na koncertach. I to będzie taka konfrontacja też nowych utworów z publicznością i jak, w zależności od tego, jak publiczność zareaguje, to zdecyduje, czy one się znajdą na płycie, czy też może zapomnę. Czyli to będzie swego rodzaju test dla tych utworów, które już pani przygotowała? Ja zawsze tak testuję utwory, zanim nagrywam na płytę. Ja uważam, że to jest chyba najlepszy sprawdzian. Też w końcu płyty nagrywam nie dla siebie, tylko nagrywam dla swoich słuchaczy, więc to chyba naturalne. Mhm. A gdzie jeszcze poza Słupskiem będzie można panią zobaczyć, usłyszeć? My 19 października zaczynamy w Warszawie, później jedziemy do Ełku, później jedziemy do Głogowa, później do Łowicza, później do Słupska, później do Solca i skończymy w Przemyślu, więc przejadę Polskę w dłuższy krzyż. Ale to miejsce wciąż jest dla pani wyjątkowe. Oczywiście, no to w ogóle nie wyobrażam sobie, że z ważnymi koncertami nie mogę przyjechać tutaj do Słupska i dzięki temu, że mam znajomości. Bo gdyby nie pani dyrektor Jola Krawczykiewicz, to nie wiem, czy by się udało jakieś koncerty odbyć. Może by się udało, ale... A przede wszystkim jest publiczność. Nie, tak, oczywiście i publiczność, która myślę, że czeka na spotkanie. I jest to świetna publiczność i też mi jest bliska, bo to dużo przyjaciół, dużo rodzina jak najbardziej, też dużo fanów. I fajnie, że mam takie swoje miejsce. Kiedy pani była ostatnio? To był ubiegły rok? Tak, ubiegły rok grałam taki koncercik mały, tylko w duecie z Jarkiem Besterem. Mhm. I ten duet się bardzo pięknie rozwinął. I gramy teraz już dość regularnie, kiedy jestem w kraju. I mam nadzieję, że też zaowocuje naszą wspólną płytą. Pracujemy też nad nowymi utworami. No, Jarek jest niezwykły instrumentalistą, to jest człowiek orkiestra. W przyszłym roku odchodzi 20-lecie swojego zespołu, więc może przy okazji też będzie jak to też premiera naszego duetu. A porozmawiamy o tych muzykach, którzy teraz będą pani towarzyszyć. To są amerykańscy muzycy. Tak, to są amerykańscy muzycy, z którymi współpracuję już wiele lat. Z basistą, Matthew Leary, basista. Z nim pracuję chyba najdłużej. 10 lat, myślę. On się pięknie rozwinął, ma bardzo dobre swoje płyty, bardzo dobre swoje projekty. Komponuje, aranżuje na małe składy, na wielkie składy. W niektórych jego projektach również biorę udział. I jestem z tego bardzo dumna, że wyrósł z wielkiej klasy muzyk.
nie tylko basista, ale kompozytor, aranżer. Pozostali muzycy również mają swoje własne zespoły, własną muzykę. Rob Clearfield, pianista, mój ulubiony, z którym pracuję też już 5-6 lat. Jest moim ulubionym pianistą, też tak w mieście. Perkusista John Deitemeyer, który koncertuje na stałe również z Patrycją Barber. Też wydał swoją ostatnią, nową płytę ostatnio. Gitarzysta, że dla mnie to odkrycie i ciągle jego odkrywam, bo on, myślę, nawet nie zdaje sobie sprawy, jaki ma potężny potencjał, również gra z Patrycją Barber. I właśnie z Johnem nagraliśmy w duecie płytę. Właściwie to tak było nieśmiałą wyczą zagranie, zróbmy sobie nagranie. I ta płyta będzie właśnie taka premierowa teraz w czasie trasy koncertowej. Na pewno zagramy kilka utworów z tej płyty. Myślę, że będą piękne, bo on gra przepięknie. Zresztą utwory też, które się tam znalazły, to nie są nasze kompozycje, ale to są utwory, które może bardziej lub mniej rozpoznawalne, ale na pewno zagrane bardzo ciekawie. I tak jak ja bardzo lubię duety, solo, takie projekty duety, bo są nudne. Ten chyba nie jest nudny, bo przez to, że ma fajne piosenki. Płyta się nazywa Never Mind the Rain. To jest kompozycja, którą kiedyś podarował mi wybitny pianista Bobby Enriquez. To był pianista, który pochodził oryginalnie z Filipin. A grał w tym czasie, kiedy ja z nim grałam, to było tylko 5 koncertów. I graliśmy właśnie wtedy w Chicago. I on wtedy pracował też z Johnem Hendrixem. Był taki zespół kiedyś. Grupa John Hendrixa. Myślę, że ciągle nie grają jeszcze, chociaż John Hendrix jest dość wiekowy. I w tym grał przedtem też Dizzy Gillespie i tak dalej. Więc bardzo, bardzo wspaniały pianista. On podarował mi ten utwór z tekstem do tekstu właśnie Johna Hendrixa. To będzie, myślę, takie fajne też zaprezentowanie tego, co robię. A będzie coś specjalnie na nasz słupski koncert? Ale o tym jeszcze szan. A zatem zapraszamy 24 października w sali Filharmonii. Bilety w cenie 60 zł jeszcze są w kasach. Tego nie wiem, nie sprawdzałam, bo dopiero przyjechałam tutaj, ale mam nadzieję, że jeszcze są i dla tych z Państwa, którzy się nie zdecydowali, bardzo serdecznie zapraszam. Jest to co prawda poniedziałek, ale poniedziałek... To świetny dzień na pójście na koncert. Tak, żeby się dobrze nastroić na cały tydzień. Zapraszamy. Dziękuję.